Za trzecioklasistami pierwszy dzień matury. Dziś pisali egzamin z języka polskiego. Maturzyści zmierzyli się z lalką i kordianem lub interpretacją wiersza Ernesta Bryla. Katarzyna Matczak. Obstawiali tematy związane z odzyskaniem przez Polskę niepodległości, dlatego wielu maturzystów było zaskoczonych lalką, która na egzaminie dojrzałości pojawiła się po raz kolejny. Była podejrzanie łatwa i była lalka też. Tak w sumie wszyscy obstawiali. Że będzie lalka, tak, bo z reguły jest. Znaczy ja bardziej spodziewałam, że właśnie może jej nie być przez to, że często jest. Pisałam przykład z lalki. To trzeba było napisać koniecznie. Napisałam w dżumie Ramberta i treny Kochanowskiego. Ja obstawiałem dziady i obstawiałem też wojnę. I dzięki Bogu jej nie było. Dla Michała i Cyryla, którzy pochodzą z Ukrainy i od kilku lat uczą się języka polskiego, dzisiejszy egzamin był prawdziwym wyzwaniem. Na początku byłem jedyny jako z Ukrainy, jedynym obcokrajowcem. I to po prostu pomogło mi na maturze z językiem. Potrafię czytać, pisać oczywiście. I myślę, że będzie dobrze. Tak naprawdę w ogóle nie miałem stresu i ja uważam, że to jest bardzo ważne, żeby po prostu nie mieć jakiegokolwiek stresu. Ci, którzy wybierają się na studia humanistyczne, po południu przystąpili do drugiej części egzaminu z polskiego na poziomie rozszerzonym. I jak emocje przed rozszerzeniem? No już chyba trochę mniejsze niż przed tą podstawą, już tak jak napisałam, to jakoś tak zeszło ze mnie. Kilka dni przed egzaminem w internecie krążyły plotki o rzekomych przeciekach z języka polskiego. Te informacje na szczęście nie potwierdziły się. Nie ma żadnych przecieków, nie ma żadnych nieprawidłowości. Wszystko jest tak, jak należy. Kolejne egzaminy po weekendzie. W poniedziałek matematyka, która po języku angielskim jest najchętniej wybierana jako przedmiot dodatkowy na rozszerzeniu. W naszej szkole w tym roku wybrali z takich nietypowych, rzadziej zdawanych przedmiotów historię muzyki i filozofię. Wyniki matur poznamy w lipcu.